Z okazji Święta Strażaka na placu przed siedzibą Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim padało wiele ciepłych słów i gratulacji. W tym szczególnym dniu wyrazy szacunku i słowa podziękowania przekazujemy seniorom służby pożarniczej, działaczom i wychowawcom młodzieży za ich nieoceniony wkład w rozwój polskiego pożarnictwa. Wszystkim ludziom strażackiej służby życzymy satysfakcji z pracy zawodowej i działalności społecznej, spełnienia w życiu prywatnym i realizacji marzeń. Serdeczne pozdrowienia i życzenia wszelkiej pomyślności kierujemy do rodzin strażaków oraz przyjaciół i sympatyków pożarnictwa. Święto już od dłuższego czasu obchodzone jest w miesiącu maju. Nasi strażacy obchody rozpoczęli już 4 maja mszą świętą. 14 maja natomiast odbyły się oficjalne uroczystości, podczas których wręczono nagrody i awanse. Państwowa Straż Pożarna, utworzona w 1992 roku, jest kontynuatorką tradycji strażackich i czerpie z doświadczeń wieloletniej służby braci strażackiej, którzy ją przez lata tworzyli. Dlatego chciałbym również podziękować moim poprzednikom za wspaniały dorobek polskiego pożarnictwa, za pracę i służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej naszego powiatu. Dzień Strażaka to możliwość wręczenia nagród i awansów, ale przede wszystkim radość z dokonań i z zaufania, jakim społeczeństwo darzy strażaków. Pamiętajmy zatem, że wysokie oceny to kapitał, którego nie wolno zmarnować. Społeczne zaufanie jest nagrodą wymagającą bardzo wymiernych działań na rzecz dalszego umocnienia bezpieczeństwa. Dbajmy o nasz prestiż, żebyśmy go nigdy nie stracili.